Witamy w programie Polkowice Serce Zagłębia Miedziowego. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla tych mieszkańców gminy Polkowice, którzy chcą współdecydować o wydatkowaniu gminnych środków. O tydzień wydłużono termin składania wniosków do tegorocznej edycji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. To, że przedłużyliśmy ten okres składania wniosków do PBO, oznacza też przesunięcie dwóch pozostałych terminów, mianowicie tego, że na wnioski poszczególne złożone będzie można głosować o tydzień dłużej, a więc do 26 września, od 13 września, i to, że o tydzień dłużej, czyli do 25 czerwca, będzie działał także punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Polkowicach, gdzie będzie można jeszcze swoje ostatnie wątpliwości czy o pomoc zwrócić się do urzędnika, który zajmuje się konkretnie tegorocznym polkowickim budżetem obywatelskim. Zainteresowanie tegorocznym budżetem obywatelskim jest spore, tym bardziej, że była roczna przerwa. W tamtym roku budżet nie odbył się ze względu na panujący, ogłoszony w Polsce stan pandemii. Z tych projektów, które zostały w poprzedniej edycji wybrane do realizacji, zdecydowano o realizacji tylko tych, które wpływają bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Polkowice. Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że najwięcej wniosków było składanych w tych ostatnich dniach przed zakończeniem terminu przyjmowania wniosków, a więc mam nadzieję, że to przesunięcie terminu o tydzień spowoduje także, że wniosków będzie jeszcze więcej. To też jest dodatkowy czas dla osób, które jeszcze zastanawiają się, czy wniosek złożyć, albo zbierają jeszcze odpowiednią ilość podpisów do swojego wniosku. Są pierwsze propozycje zgłoszone przez liderów poszczególnych projektów. Istotnie są już pierwsze zgłoszone wnioski, już właściwie po weryfikacji wiadomo, że one są pełne i złożone prawidłowo, i to wnioski zarówno z terenu Polkowic, jak i z terenu naszych sołectw. One ogólnie najczęściej dotyczą poprawy bezpieczeństwa, tak lokalnie, czy to na osiedlach, czy to w poszczególnych sołectwach, ale także na przykład zbudowania dodatkowych miejsc do wypoczynku i rekreacji. Władze gminy zachęcają do udziału w polkowickim budżecie obywatelskim i do składania wniosków. Jest to bardzo ważne, bo to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, w jakim obszarze czegoś brakuje lub co można poprawić w ich okolicy, mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Przypominamy, że do 25 czerwca będzie funkcjonował w Urzędzie Gminy Polkowice punkt konsultacyjny, w którym liderzy projektów oraz osoby zainteresowane będą mogli uzyskać informacje na temat PBO 2022 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu. W Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym można skonsultować swoje pomysły oraz zaczerpnąć informacji na temat panujących zasad. Mieszkańcy mają sporo ciekawych pomysłów. W Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym pomagamy przy sporządzaniu tych wniosków. Są pracownicy merytoryczni do tego wyznaczeni, którzy mają wiedzę fachową i są w stanie wskazać jakieś kierunki pomocy. Dodatkowo w każdy wtorek konsultacje z pracownikami merytorycznych wydziałów odbywać się będą w godzinach od 15.30 do 17.00 w budynku przy Górnej 2, pokój 206. Przypomnijmy, na realizację projektów w ramach tegorocznej edycji PBO przewidziano 2 miliony złotych. Z tego na projekty zlokalizowane na terenie miasta blisko 1,5 miliona, a na pomysły mieszkańców obejmujące tereny wiejskie 600 tysięcy złotych. Ważne jest również to, że wartość jednego projektu miejskiego nie powinna przekroczyć 150 tysięcy złotych, natomiast maksymalna kwota dla jednego sołectwa to 40 tysięcy złotych. To będzie kolejne zielone miejsce, w którym będą mogli odpocząć i zrelaksować się mieszkańcy gminy Polkowice, ale nie tylko. Glinianki, bo o nich mowa, wkrótce zmienią swoje oblicze i zamienią się w miejsce, gdzie odpoczynek i wytchnienie znajdą wszyscy chętni. Ukryte w lesie tereny po dawnej polkowickiej cegielni od dawna przyciągają amatorów w wypoczynku na świeżym powietrzu. Znajdujemy się w miejscu ważnym dla Polkowic, dawniej nazywane Petrzel, tak, czyli cegielnia, jaką znają mieszkańcy Polkowic. No, miejsce, z której powstawały pierwsze zabudowania w naszej miejscowości. No, bardzo ważne. Można powiedzieć, że 100 lat temu bardzo licznie odwiedzane przez mieszkańców miejsce spotkań, wypoczynku, rekreacji, opisywane w tamtejszych latach w prasie. Stąd też taka inicjatywa, bo aby to miejsce przywrócić, oddać mieszkańcom, aby móc gdzie wypoczywać, spędzać czas z rodziną, przyjaciółmi, ale oczywiście
po stronie mieszkańców również dbać o to miejsce, tak, o naturę. Powstaną elementy małej architektury, tak, jak wiaty, dwie wiaty, ławeczki, stojaki rowerowe, tak aby można było podjechać ekologicznym środkiem transportu, spędzić miło czas, także uruchamiamy, można powiedzieć, pierwsze urządzenia, jeżeli to się sprawdzi, mieszkańcy będą zadowoleni, będzie to miało rację bytu, będziemy myśleć nad dalszym rozwojem tego miejsca, ale to wszystko, mówię, musi być uwarunkowane od tego, jak się to będzie sprawdzać, jak mieszkańcy będą zadowoleni i oczywiście, jak będzie o to miejsce społeczeństwo dbało. Od soboty 18 czerwca będzie można korzystać z tego urokliwego miejsca. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo to jest najważniejsze, ponieważ wiemy, że znajdujemy się w miejscu, gdzie jest woda, gdzie są skarpy, tak, czyli wiadomo, że często miejsce, gdzie się wypoczywa, no, zdarza się spożywać środki alkoholowe, ale apelujemy, aby to było umiarkowanie, aby wszystkie zanieczyszczenia, które się przynosi, zabierać z sobą, ponieważ jak dbamy, tak mamy. Jeżeli ktoś będzie narastało tych zanieczyszczeń, to miejsce nie będzie ładniało, tylko będzie coraz mniej atrakcyjne. To miejsce będzie naprawdę przeznaczone dla odpoczynku, relaksu, a ze względu bezpieczeństwa no nie ma możliwości, żeby można było tu przeprowadzać kąpiele. Zachęcamy, przede wszystkim naszym celem jest tworzenie w Polkowicach kilka takich stref relaksu i odpoczynku. Tu właśnie jest pierwsze takie miejsce, które będzie pilotażowe. Następnym mamy ścieżkę zdrowia, którą chcemy uruchomić w połowie, pod koniec może wakacji, gdzie tam też nastąpną fajne zmiany, ale przede wszystkim to też będziemy na to zwracać uwagę, nie? Bezpieczeństwo i porządek, i żeby ta infrastruktura nie była niszczona. Z kamerą przyglądaliśmy się firmie, która robiła wszystko, by wkrótce można było korzystać z zielonych płuc Polkowic. Będziemy montować altany, pokryte będą gruntem bitumicznym. Tak jak widać, są zrobione częściowo ławostoły w środku, ławki po bokach. 5 ławostołów rozłożonych po terenie, kosze, tablice. Takie altany właśnie dużo ludzi chce odpocząć, chce się jakoś psychicznie oderwać od tego wszystkiego, bo to już człowiek taki też zmęczony tym pandemią całą. Coraz więcej mamy takich właśnie zleceń, że altanki jakieś, ławostoły, jakoś zbliżenie do natury. Do Glinianek można dotrzeć rowerem, ale też przejść się spacerem, a to ważne, szczególnie dla tych niezmotoryzowanych. Po zakończeniu prac w tamtym miejscu będą stały 2 wiaty zadaszone. Dodatkowo będzie 5 ławostołów, z tym, że 2 z nich staną właśnie w tych wiatach. Dodatkowo 7 ławek parkowych, 5 betonowych koszy na śmieci, 1 stojak na rowery oraz 2 paleniska takie otoczone kręgami z granitu. No to wszystko powinno sprawić, że nasza cegielnia czy też glinianki przysłowiowe po raz kolejny ożyją. Cała inwestycja kosztuje 61 tysięcy złotych brutto. Glinianki znajdują się na terenie należącym do Lasów Państwowych. Teren został wydzierżawiony gminie na podstawie umowy.